Witam Was, moi kochani, bardzo cieplutko w grze Scrap Mechanic i oczywiście gra ze mną, jak zawsze. Niedzielny, witam Was, kochani. No, chociaż masz znaczek, że nazywasz się inaczej. No, ale dobra, słuchajcie, co dzisiaj? Dzisiaj, znaczy praktycznie nagrywamy ten odcinek zaraz po poprzednim, poniedzielnego, więc my ciągle jesteśmy tutaj podekscytowani tym cudownym Porszakiem, który Niedzielny wybudował. I jedziemy w stronę tego znacznika tam. Ja jestem gotowy. Siadam. Ja też. Jak ja mam ruszyć? No do przodu, bo. A nie mogę, a muszę nacisnąć jakiś przycisk czy coś? Nie ma. Silnik, co się dzieje? Moc silnika trzeba ustawić. No to ustaw. Bo jest wyłączony. A gdzie jest? Ojej. Już, jedziesz. Jadę. Ty jedzie, o panie, zdążyłem. O. Jadłem. Uważaj, góra! A mogę szybciej przyspieszać tutaj? Możesz. No. W normalnie tak i ten, i cykam. Tak, ja, no tak. Dobra, to jest chyba max speed. No bo ja, wiesz, obcięliśmy moc silnika, no nie? Dobra, żeby, no dobra, żeby jechać. Tego urządzenia. Ale no. W ogóle trzęsie nami, kurczę. Ojo. Ale to przeniesienie naprzód fotelu chyba dobrze zrobiło, bo nie... Stoję ten. Gdzieś, stoję, coś się dzieje, nie chcę ten... Ojej, no górkę. Chyba. Mówisz? Nie, chyba stoimy na czymś. Czekaj, wysiądę. Pojechał. Lżej. Trochę. No, pod nie, górę jest. Czekaj, trzeba moc silnika większą zrobić jednak. Dobra, robię na 2T. Dobra, siadaj. Okej. Okay. Jestem. Czekaj, bo pod koła mi wchodzisz. No. Dobra. To będzie niesamowity odcinek. Naprawdę już widzę, jak pięknie ale jedziemy. Ale powiem wam, że ten pojazd jest po prostu... O mój Boże. No jest mega świetny. To jest... Nie, bym powiedział, że to jest taki... Słuchaj, sami go zbudowaliśmy. Poemat na cześć polskich mechaników, którzy ze wszystkiego wszystko wyklepią. Wiesz, był przystanek, masz, będzie Mercedes. Masz rację, ale zobacz, jedzie. Trochę szpachli, trochę tej taśmy i daj taśma radę. Klejąca, drewno, w ogóle z drewna zrobione jest, to jest dopiero. No, z drewna, ty, zobacz, jedziemy. Jedzie, i mamy ulicę, ty. Ulica, a może po ulicy będzie szybciej jechał. No to na pewno. I będzie sprint teraz, uważ, zobaczysz. Dziur nie będzie. Jesteśmy w Anglii czy w Polsce? Nie wiem, no, chyba w Ameryce, bo żółte są te. No nie. Faktycznie, pomiędzy to. Bo teraz zastanawiam się właśnie, którędy jechać, no po nie, którym, którym pasem. Lewo, no ale no. Powiedzmy, że po prawo, u nas wszyscy po prawo jeżdżą. Ja jeżdżę po lewo. No. Dlatego mi to dziwne. Tu też ktoś jeździł i nawet palił gumę. No i znowu wolno, górę i znowu wolno, i znowu wolno. Tam dojedziemy, prędzej czy później. Jak do tego mechanika dojedziemy. Czekaj, jadę lewą nie, stroną. Nie, nic tu nie jeździ, możesz jeździć jak chcesz, bo nie ma ruchu. No wiesz. Ale o, tam, zobacz, o, tam jest jakiś ten, jakiś budynek wielki. No. Ogromny z tyłu jest budynek, czy to jest z przodu. Bo zaraz robot nas zaatakuje. Się bardzo dziwi, że coś jeździ tutaj po ulicy. Biegnie? Atakuje. To ja przyspieszam. Ale jest dużo wolniejszy, może nas pocować. A z górki jedziemy, uhu! Na pazurki, byle prosto. Właśnie nie, bo prosto nie musimy, bo na prawo mamy jechać, ale widzę, że mamy jakiś domek. Nas. Mamy jakiś domek po lewej za chwilę. Chyba trzeba będzie wyjść i przystanek zrobimy, tak, bo o, trzeba... O, to dobra. Słuchaj, bo tak, musimy coś w ogóle znaleźć do jedzenia, coś, nie? No. Tak, o, tutaj mamy jakieś domki w ogóle. Ten baran leci. Mamy też kibelek, także można się załatwić, dobra, jak trzeba. Ja go ten... Jak ja mam się zatrzymać? Wyjść, e. Okej. Okay. O Jezusie, on jedzie! A to trzeba wyłączyć silnik jakoś, nie wiem. Musisz podejść tym... Siadaj, zawracaj, ja spróbuję wyłączyć silnik. Ty jednak potrzebny jest ten wyłącznik, tylko nie wiem jak go użyć. O właśnie, nasi widzowie kochani, jak ten wyłącznik zrobić, żeby można wyłączyć silnik? No bo... Silnik dobra, trzeba... wyłączam ci, już wyłączam. Zmieniłeś po prostu moc silnika na zero? Na zero, no. Aha, dobra, ale super, o mamy szejki. Ja już tutaj robię rafinację. Mamy szejki, od razu ale... kawał złomu. Ja bym sobie jakiegoś fiutka za szejka tym. Chciał wziąć, ale chyba muszę coś zapłacić. Czekajcie, mam... No ale to jest nasiona. No dobra, wziąłem. Sun shake. On jest pusty. Nic nie ma. O! Automat wziąłem cały. O. No okej, okay. Też się przyda. Closed jest, zamknięte, rozwaliłem to coś. Kasę? Można kasę wziąć? Nie, a rozwalić not enter, nie. A ja chcę wejść. Ała! Oj, sorry.
Skrzynki biorę. W ogóle wszystko można wziąć. Na górę mogę iść. I jest coś tam. Jeszcze idę wyżej. I jest doniczka. Jest jakaś skrzynka. Hard work pays off. Piękny plakat. To sobie stare siebie... stoisko z owocami jeden. To chyba tylko taka zdóbka. Mam takie wrażenie, wiesz? Materac można wziąć. Jest. Dobra, wiesz co, ja coś ci pokażę. O, papier toaletowy. Coś ci pokażę. Moment, poczekaj. O, to, tu. A, to można rozwalić. No poczekaj, dobrze. Poczekaj, coś dla ciebie, zobacz, nie rozwalaj. Ups, nie, czekaj, nie odwracaj się, nie odwracaj się. Zabierz to jeszcze raz, czekaj. Jak się obraca te rzeczy? Ku? E? O, proszę. Wow, hard work pays off. No piękne. Dlatego piękne. pracuj i później ci się wszystko odpłaci kiedyś, nie? Ja ci kiedyś odpłacę za twoją ciężką pracę. Ten cały dom można rozebrać. Tak, i można sobie zbudować nowy. Każdą śrubkę, wszystko można ciachnąć. Ziemniaki, mam nasiona ziemniaków, ale już nie mam chyba miejsca za chwilę. Papier toaletowy zbieram, nie wiem czy on jest do czegoś potrzebny. Jezu, ja wszystko zbieram, to jest bez sensu, wszystko można wziąć stąd. Naprawdę? No może na tym ta gra polega, nie? Ty faktycznie, wiesz, możemy w ogóle sobie... Po prostu skrapujesz i robisz z tego nowe rzeczy, nie? Znowu mam ten sam plakat. Skrapu robisz porządne zabawy, wiesz, zabawki. U ścianka chaty nawet mam. Coś wziąłem, ale nie wiem co. Ale patrz. Ciekawe, czy to się zawali, jak ja zniszczę ten podpórkę, czyli te drzwi, czy dach się zawali nam na głowę? Coś spadło. Jakaś metalowa krata. Dobrze. Wszystko zabieram. Dobra, wariat. To wiesz. Tutaj są jakieś nasiona. Ziemniaków znowu. Doniczki. Nie mam miejsca już. Ja za chwilę też nie będę miał, ale wezmę tylko nasiona chyba, bo to tak rzeczywiście bez sensu brać śmieci jakieś, których nie będziemy używać. Lok siatkowy wziąłem, cokolwiek to jest. Śrubkę, w dupkę nie mogę. Śrubkę? No, co ty powiedziałeś? Śrubkę w dupkę? No bo się nigdzie nie mieści. Boże. Bo już mam... Ty, ale jest problem. Bo się nie stakują rzeczy w ogóle. Takie jak papier toaletowy. A wiesz co ci powiem? Że ja sobie wziąłem daszek. Taki... Co? Wywalam papier toaletowy. I sobie mogłem skoczyć. A teraz gdzie ten daszek? Ty, ja mogę, markizę. Mam 21 bloków siatkowych. O, ale to się stakuje. I to już jest fajne. Wiesz co? Ja mam dla ciebie dekorację w kształcie wymienia. Chcesz? Niezłe. Czekaj, zaraz. Pozabieram tylko te... Zabiorę, ja ci zaraz ją tutaj... Gdzie one te siatkowe jest? Rzeczy, bo to się może przydać, ten blok siatkowy, jako jakiś, wiesz. Proszę, zamiast... Może przed robotami nas będzie... Ty, może... Zamiast lampy mam dekorację w kształcie wymienia. Wow, boskie. Ty, a dobra. Jest opcja, że możemy zrobić ogrodzenie przed robotami, żeby nas chroniło jakieś? Pewnie tak. Kacz taki siatkowy. Ty, wystarczy. Można użyć toalety, używałeś? Nie. Ale nie pokazuję. Nie zaglądam. Nie, o, czekaj. O, jestem. Dobra. O. Tak wyglądam, jak... Robisz dwójkę. Wiesz co? Bardziej, chyba inaczej trochę. Zazwyczaj teraz, jak się robi dwójkę, to się trzyma coś w ręcach. Jak nie gazetę, no, to telefon komórkowy. No, ale to skrap mechanik w końcu, no. Ej, a ja... Ty, ale wiesz co? Ale mnie... A wiesz, co ci powiem? Że mnie zablokowało, nie? No żart. Dobra, już jesteś. Mogę. Ale zabrałem w ogóle bloczki, blok siatkowy. Ja też mam całą bandę tego. Wow, refrigerator. O ja cię 61 kreś. Takich bloków mam. 61 takich. Dobra, my demolition robimy. Myślałem, że jak to rozwalimy, zobacz, to się zawali, a ja całe podpórki ściągnąłem i się nic nie zawaliło. Okej, to spada, w ogóle ale... powiem ci tak, mamy śmieci. Ja mam w plecaku same śmieci. Ja też. Ale czy ja chcę automat nie wiem, co jest, sprzedaży szejka? Nie wiem, co jest ważne. Nie, chyba... Ja powiem ci tak, drewniana skrzynia. Czy to można użyć jako...
100 skrzyń, po co mi że to? coś, Klimatyzator. że czekaj, czekaj, jak ja to postawię, czy to można otworzyć? Nie, no to my tego nie chcemy. Wiesz Bo co? myślałem, że wiesz, będzie skrzynka i coś można nie będzie schować, ale lipa. Ja wywalam A wszystko, to bo co mi to tego nie jest? potrzebuje to. To też nie, markizę też nie, drewnianą skrzynię też nie, to też nie. Po co ja mam to nosić? Jakieś tam Nakrętka. kwiatki do dekoracji Śruba. ewentualnie. Ale to? Sail. To jest do kitu. Kasa? To Po co też mi to? niepotrzebne. Blok kartonowy. Chociaż z drugiej strony, ja teraz wywaliłem tutaj półściankę, a może będzie potrzebne, jak będziemy naszą bazę budować. Wiesz co, jak Wiesz, pojedziemy całe te trochę. półścianki można demontować. I Oj. zobacz, i je można stawiać. Patrz, pyk, No i można, stoi. patrz, no. Kurka, no to Boże, na byśmy. kto warto brać? A jak. Mi się wydawało, że ja coś takiego wziąłem, ale chyba nie wziąłem jednak, bo Tylko to tak się nie patrzę, że tego nie stakuje. mam, no. Może Bo za dużo nie kiedyś. weźmiemy, Bo na razie nie mamy swojego bo. domu, to prawda. Wiesz co, ja proponuję jechać dalej. Czekaj, ile mamy tych? Jeszcze mam jedno wolne miejsce. Ja bym zabrał jeszcze jedną taką ścianę. A płot można wziąć? Nie, płotku nie można. Mam. Jeszcze jedną. Ściana chaty. Ile mam ścianek chaty? Czekaj. Raz, dwa, trzy. Kurde, przydałoby się cztery. Mam cztery ściany chaty. No to już chyba nie jest tak źle. Barwiący kwiat chyba na razie sobie odpuszczę, bo on do niczego pewnie mi się nie przyda. Dobra, umieram z głodu. Okej. A wiesz co? A ja znowu się zablokowałem, nie wiem, na czymś. Muszę się tutaj rozmontować rzeczy, bo kurka, no stoję, nie? Pomogę ci. Pewienka nigdy za wiele. Gdzie jest? Czemu? Ja stoję po prostu. O, w końcu. Dzięki, coś Podłoga rozmontowałeś. cię, podłoga. Podłoga Podłoga cię mnie zaatakowała. za. No, no to jest kurczę, no masz, stoi, Dobra, dobra. wsiadamy. A A, wiesz. najpierw A czy w którą. odpalam tego. A czemu tędy? A myślałem, że my w drugą stronę jedziemy, chociaż No bo teraz już. zawróciłeś. A faktycznie, dobra. A. Ten włączysz? Engine już Ale na włączam. taki minimum, nie? Żebym mógł Na ten. minimum. Jest na minimum. Żebym mógł gonić samochód później. Na minimum. Dobra, jedziemy dalej. Jest noc, ale szkoda, że światła nie mamy żadnego. Widzisz, ja mam No ciągle. takich luksusów nie mamy. Wiesz co, ja mam ciągle właśnie zadanie poboczne, że muszę zbudować. Znaczy, że muszę postawić mój lift na i builder guide. Ale Czyli ja ty. też mam. Place the builder guide on the lift. No patrz, a przecież First zrobiłeś już car. to. No a więc może każdy musi to zrobić. A może tak, to że Może nam ja. zaliczyło. A. No dobra, to jedziemy. To inaczej zrobimy. No to na tej bazie jak znajdziemy, to spróbujemy zrobić dla ciebie. Aha, ale nie mamy części teraz. Teraz nie, no to tam coś znajdziemy, a Bo jak nie, to. ten wyrobot został tam. Słuchaj, Ale spokojnie. może będzie w tym gas station nowym, czy tam mechanic station. Powinno być, Bo nie? powinno coś być nowego, no, no, no. Oj, O, oj, chyba oj, nie oj, mamy oj, nie da poweru. rady, nie da Czekaj, czekaj, rady. zejdę, zejdę. Podjedzie? Ciężko, nie. Uwaga, większy power ci wrzucam. To ty szybciej, kurka, jedź, ten, nie, stoję, już nie mogę. Stoję. Dasz radę, bo ja nie chcę tutaj, bo cię boję. O, mogę, czekaj, Nie, czekaj. zacząłeś się na kamieniu, dlatego stałeś. Nie, przedtem. No dobra, nieważne. Uf, dobra. I mamy kawalerię i piechotę. No. O, widzę już ten znak. Też widzę. Mechanika. Mechanika, no. Patrzę, co tu jest ciekawego. Kłoda. Taka wielka. Nic tu nie ma, jest tylko takie zwalone. Jak? Oj, krówki latają, bo myślałem, że robale. Znaczy ten, nie robale, tylko. Ale jest jakiś robot. Czekaj, Jest. idę go No pewnie będzie tutaj nie. odpalić. Wiadomo, że tutaj w tym, u tego mechanika nie będzie łatwo. Na pewno muszą być jakieś roboty, żeby nie No, było. płytka z nadrukiem. Okej. Ale to ten taki, wiesz, lajtowy. Najprostszy model. Tylko, że ja nie mam już nic do jedzenia. I to jest taki maleńki problemik. Czy tu będzie jakaś dawka? Jest kukurydza, ale No mówi, że nie mam można jej nadzieję. zeżreć. Nie, kukurydzę nie, ale mam nadzieję, że coś innego będzie. Może można ją ugotować A, jakoś. kukurydza jest dla zwierzaków. Już mi pokazuje głód z wykrzyknikiem. Idę zobaczyć w mieszkaniach, czy jest Czekaj, weź mi coś. wyłącz ten silnik.
Hej. Czekaj, wsiadłem. Okej, okay. Uf, dobra. Idziemy dobra. Zobaczyć w mieszkaniach, może coś jest. O, jakiś robal, bo coś wrzeszczało. Coś wrzeszczało? Nie? Coś tam było, czekaj, mamy łóżko, mogę respawn zrobić, o, jest super. A tam cicho tam sieć. Będzie mi się tutaj wpieklał jakiś. Ale niestety nie ma żarcia. Nie ma żarcia, na razie, ale to będzie w tamtej, tej. Tutaj nic nie ma, można respawn zrobić, musimy iść do tej station. Do to się otwiera, otwiera, dobra, bo ja muszę... O kurde, robal, ten robot. Gdzie masz, w domu w środku, jakimś? W pokoju, no. W pokoju jest. A to tam olej go, zostaw go. Dobra, idę sobie respawn chodzę Słuchaj, zrobić, bo jak mamy zakłuto... tak. Słuchaj, mamy u mechanika, patrz, nie wzięliśmy. Ja tam pójdę chyba z buta za chwilę. Jest punkt odradzania. Znowu akumulator brakuje nam. Czyli bateria, albo jakiś akumulator, no. Baterię stamtąd, jak żeby nic. Coś działało, chyba że... Jest jakiś, możemy w ogóle, jest schemat tworzenia tego robota. Oczywiście ja nie wiem, czy ja to mogę zabrać. Nie, nie mogę. Co jest? Wymaga zasilania, tak. No. I no tutaj też wymaga zasilania. No ja jestem sztywny, więc nie wiem, czy dojdziemy, bo jestem trup. Ty jesteś sztywny, ja jestem... No już mam, wiesz, głód i widzę, że na czerwono mi tam mruga. O, jaki ładny. Jedzenia tu w ogóle nie widzę. No ja też nie widzę właśnie, poczekaj, ja... No poszukam, może coś się jeszcze znajdzie, widziałem koło jakieś. Trzeba będzie nowy samochód zbudować później, ale... jest ziemia? Czy jest ziemia w moim posiadaniu? Ja jest. Mam ziemię, ja mam ziemię. Ja też. I jakieś nasiona tandetne, ale wody nie mamy i tak, więc niewiele nam to da. Słuchaj, tutaj mamy domki jakieś, ja idę... Mogę postawić, ty. Kawałki ziemi mogę stawiać. To ja ci powiem tak, przepraszam cię bardzo, ale ja tu mam jakieś budynki. Może dawaj. Jakbym poszedł na któryś z nich, to może coś znajdziemy do jedzenia na szybko i do picia. Biegnę. Dobra, wody o, jest tylko jaki kanion mam. Wielki. O, jest mam. Woda, jest woda, jest? Ale w sensie do podlewania, nie? Ej. Jest jeziorko. Wiadro z wodą, ja mam jedno wiadro z wodą. Czekaj, jak to jak okazało. Już tutaj jestem, to sobie wezmę to wiadro też. Wiadro z wodą. I już nie mam wiadra z wodą, idę po wodę. Tutaj jak do mnie przyjdziesz, to będziesz miał pragnienie, też mam wykrzyknik. U mnie mam pragnienie i ten. Jakiś głupi robot leci. Ojoj, tutaj też coś szczeka na mnie. Jest robot. Dobra. Słuchaj, mam taki wielki silos, on musi coś mieć fajnego. No, 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 gdzie jest ta woda? Tylko, że on jest na zielono, jest. A jak coś jest na zielono i wygląda... O, już nie mam, umieram. Głodowanie. Głodowanie życie masz? Życie mi zabiera co sekundę. O kurka, głodowanie. Na pewno nie dożyję. Kwasy, o Jezusie. Już mam połowę życia. Ja powiem ci, że ja znalazłem kwaśne, te jakieś trucizny. Ej, ale jak nas respawnuje, to dobrze. Bo będziemy najedzeni chyba. Nie wiadomo jak to działa. No co, odwodnienie. Po to, żebyś od razu padł? No to odwodnienie, bez sensu. Już po mnie, nie? Już pojedynczo, koniec. Tak samo jak ty. Ty padłeś? Nie, jeszcze biegnę z wiadrem podlewać. To nic nie da, nie? Czekaj. Nie wiem czy... Jeszcze robot mnie goni, a że ty. Ja mam pomidorka, Franco. pomidorka ja jednego. Jestem trup i mam odradzaj. I robię odradzam się. Pomidorka. Co to daje? O, zjadłem. Odrodziłem się i co? Połowę życia mam. Mój, słuchaj. I jedną trzecią tego. O Jezu. Ty, i nie wiem jak wstać. Czy musisz mnie ty podnieść, bo ja się nie mogę ruszyć? Ja nie wiem gdzie jesteś, dobra biegnę do ciebie. Słuchaj, powiem ci tak. Na środku jeziora widziałem dobra, jakiś, stanął, jakąś, jakąś, stałem, stałem. Jakąś budowlę na środku jeziora. Stałem, ale... Kukurydza jest Wszystko też. Straciłem. Wszystko? Miałem. Straciłem. Czekaj, tu leży mój ten. Ty to nie... Dobra, wiesz co? To powiem Użyj. Ci. O, dobra, take all. Wszystko mam. Słuchaj, powiem ci tak, to jest miejsce, gdzie musimy pewnie posiedzieć trochę dłużej tutaj, ponieważ ja tu widzę silosy, jest silos, gdzie są trucizny, tam jest jakiś inny silos, który ma jakieś, nie wiem, zwierzę narysowane. No, no.
Albo nie, nie, on ma taką śrubę jakby. Czekaj, ja podejdę, ale się boję, że tam też za chwilę zginę. Jest ten robocik, zaraz mu zrobię jesień Jest kolejny średniowiecza. robot. Tak jest, będzie mi to kurde zabijał, jak ja głodowałem. No nie ma jak to, Jezu, jak ja lubię eksplorację. O Jezu, dobra, jest jakaś dobra. Kukurydza. Ja mam tu jakiś pełno szczątek czegoś. Wiem, że kukurydza chyba służyła do zwabiania zwierzaczków. Cokolwiek, ale znowu głoduje. Ale to bez sensu. No, a bez jedzenia to my tu nic nie zrobimy. No, mieliśmy sadzić, nie? No, już mam. Idę zalać wodą kolejny raz. Jest duża szansa, że coś urośnie, ale to też musi ileś minąć czasu, więc chyba będzie kolejny raz. A, pan. W ogóle tutaj, gdzie jesteśmy, też jest silos taki wielki, patrz, nawet nie zauważyłem. Wiesz co, masz rację, musimy po prostu... O, mam Trzeba pomidorka. Iść po baterię. Jezu, mam Trzeba po... iść po Jaki... baterię. Przepraszam Ciebie, ale mam taki ratunek, mam pomidorka i soczek. I przepraszam Cię bardzo, ale nie podzielę się. No problemu. Ja nie oddalam się stąd, bo jak padnę, to muszę się odrodzić. Będę miał blisko do pozbierania gratów. Idę załatwić tego robala tutaj, bo mnie wkurza. Jest napiłem bateria! Się, napiłem się, Jest najadłem. Bateria! Idę pomóc? Trzeba? Nie trzeba. Jest bateryjka. Dawaj, jest bateria, rzucaj dobra. Tam. Ja idę tu polerować ramię. Idę polerować ramię. Subcio. Dobra, żyjemy. To ja baterię wsadzę w odpowiedni slot. I będzie działało. Jest! Wszystko działa. To teraz no i, buduj. I brawo. I co teraz będziemy budować? Nie to mam samo. Pojęcia. W ogóle to samo jest, nie? Kolejny, kolejny samochód możemy budować. To wszystko. No to byś musiał... A nie, już mam. Play znowu. Builder Guide to the Lift. To musiałbyś zrobić ten... w końcu. Mówisz? Chce, ty, ale chce nam się robić to tutaj samo? Tutaj tak dziwnie stoi. Czekaj, chodź tutaj, chodź tutaj. Powiem ci tak. Chce nam się robić to samo. Ja, jest, ja, to, zro, ja to zrobię po tym, po Stacja odcinku. Mechaniczna. A. Cookbot. Jest cookbot do gotowania. Rafinobot. Wyrobot. Ciuchbot. Cookbot. Rafinobot. Buduj, buduj. Ja ci mogę rzucić wszystko, co jest Słuchaj, potrzebne. Co my chcemy? Cookbota, rafinobota, tak, gdzie się to wrzuca? Ciuchbota, kolektobota? Bo się zastanawiam, czy można to gdzieś wrzucić. Nie, to musisz mieć w plecaku. Słuchaj, powiem ci tak. Na wyrobot Aha. to nam potrzebne są metalowe bloki. Spoko, damy radę. Mam. Ale, mam nawet. 94. Ale na cookbota blok metalowy. Tego nie mamy. Ale dwa. Blok metalowy dwa, widzisz? No. Jakiś przetworzony. No to nie ma opcji. Zwykły to blok metalowy jeden to jest rafinobot. I on z niego będziesz mógł to zrobić pewnie. On ci to pomoże, widzisz? Kolektor... Rafinobot pomoże ci w wyrabianiu wszystkiego od nowych bloków. Rafinobot? Nie, ten wyrobot, pierwszy. Aha, wyrobot. I jak go zrobimy, to on będzie mógł zrobić pewnie metal, blok metalowy 2. Słuchaj. Zrobimy cookbota. Ja mam 30 metalowych bloków z odzysku, 5 ja mam drukowanych. I... 3 drukowane, to za mało. Ale to ciągle wrzucę... za mało. I zestaw komponentów trzymam. Okay. Wyrzucę ci te wszystkie, co mam, no bo teraz ty jak budujesz, trzymam? Przecież więc mam to 6. u ciebie. A to tego 5 mam. 5 faktycznie, dobra. Wrzucę ci 94 metalu. Wziąłem wszystko już, dzięki. Nie wiem, czy jeszcze coś, co jest ode mnie, by się przydało, nie wiem. Czyli tak, metal mam, brakuje mi 2 płytek drukowanych i 7 zestawów komponentów. Nie wiem, skąd te komponenty się bierze. Ja mam całe 3 zestawy. No dobra, ja mam tylko też 3, więc mamy 6 na razie, a potrzebnych jest 10. Jeśli się nie mylę, nie wiem, czy z zabitych tych nie wypada. Wiesz co, przydałaby się teraz skrzynka jakaś, żeby to wszystko pochować, ale dobra. No ja wiem, i nie mamy. No nie mamy, ale... Ty, no tu kurde, wydawało Słuchaj. Mi się, że coś się da zrobić. Mój drogi kolego, ja cię zapraszam na misję w takim razie walenia robotów. A ja i tak raczej nie mogę, bo jestem zaraz sztywny. Znowu? Muszę się odrodzić. Tak, no bo ja nie mam żarcia przecież. Aha. Ani picia, więc u mnie chwila, moment i znowu jestem głodny. Czekaj, nie? To wiesz co, ja mam w ogóle... I nawet worki... mi życie nie wraca. Jak jestem głodny, życie ci się nie odnawia. Powiem ci tak, ja mam worki ziemi, ja je chyba tutaj położę i coś też... A tutaj tu mam moją mini plantację. Ja też położę coś, zasadzę, roślinki, nie wiem jakie to są roślinki, wygląda mi to na marchewkę.
ale nie wiem, co to innych jest. worków ziemi. A nie, mam jeszcze 5. Ty, czekaj, Marchew. Ja mam jeszcze 5. To robimy. Kartofel. Burak. Marchew. Ja na razie marchewki zasadzę. 3. Wezmę sobie wiaderko z wodą. Jakie mamy nasionka? Pomidorów mam dużo. Pomidory będę. Pomidory dużo, dużo wody dają. Dobry pomidorek nie jest zły. O Jezu, a gdzie miałeś wodę? Stąd, tutaj? No, z tego twojego jeziora tam. Aha, to daleko. No. Muszę się pospieszyć, bo oj, już głoduję. I nie mogę biec szybko, ale chyba jeszcze zdążę nabrać wody. Ale powiem ci, że tutaj jest miejsce, które mi się podoba. Jest tam na środku jeziora w ogóle jakaś budowla. Jest takie fajne, duże, ogromne drzewo, które mi się bardzo podoba nad jeziorkiem. Oj, słyszę, jak dusisz się tam. No. Z głodu. Dobra, 2 napełnione, biegnę z powrotem. Ciekawe, czy zdążę. 13 godzin będzie tutaj rosło, widzę. No to u ciebie. Ja nie wiem jeszcze. U mnie jeszcze nie wiadomo. Ale wiesz co, jak ja przyszedłem i było przed czasem, jeszcze nie było 0-0, nie? To mogłem już zebrać te uprawy, ale ja nie wiedziałem, że mam je zebrać. Padłem. I zostawiłem padłem. Je. Kurde, prawie zdążyłem. Odwróć się na nowo. Dobra, wstawaj. Lecimy po wszystkie graty. I wiaderka z wodą. W ogóle ja posadziłem to na środku asfaltu, nie? Super. Ale to chyba nie ma znaczenia. Nie, to nie ma znaczenia, ale to jest głupie. Ziemia jest to, bo wiesz, ziemia to jest to, co ty tam masz, nie? Dobra, take all. Mam wodę, dobra. No i teoretycznie mógłbym lecieć, ale nie, bo mi się rozpałnuje tutaj. Muszę mieć, poczekać, aż tu się to żarcie zrobi. Bo inaczej nie... Niestety... Ach. Podoba mi się pałka wodna, ale nie mogę jej zebrać. A to dziwne. Może to jest bliżej do wody. Dobra, ja sobie tutaj pochodzę jeszcze. Może pójdę, kurczę, pobić jakiegoś robota. Ten budynek trzeba by było skosić może tutaj. Koło jeziorka. Zobaczyć, co tam ciekawego mają. Jakie fajne zielsko tu jest. A to rozwalić? O Jezu, 2 biegną. 3 biegną, o kurka. Co żeś zrobił? Nie no, przyszedłem do budynku, żeby sobie wejść do środka. Ale od razu 3 roboty pobiegły na mnie. Coś tu było? Nie. Wszedłem i tak. Walnę. Zbiorę szybko. Może coś się przyda. Jedzenie jakieś mam. Dobra, biegną roboty za mną. Gonią mnie. Okej, okay, chodzę na górę. Jest magazyn, super. O! Chemikalia, burak, worek ziemi. O, to się może przydać. Dobra, idę jeszcze wyżej. Muszę poczekać, aż ta farma zacznie działać i będę mógł się najeść i jeszcze zrobić zapasy i wtedy będę grywalny. Dobra. Ja tutaj eksplor mały robię, staram się przynajmniej. Dobrze, widzowie będą mieli co oglądać, bo ja biegam w ten sport z wodą, więc... Ale... Szału nie ma. Widzę, że jak na kukurydzę najechałem, to pokazuje mi, że to lubią aworki. A co to są aworki? Aworki? Nie mam pojęcia, ale zakładam, że to stworki chyba takie, które żyją na tej planecie. Dobra, tutaj nic już nie ma. Obszedłem cały budynek, chyba że na coś jest na dachu, ale na dach nie mam wejścia. Teraz jak zejdę na dół, to pewnie mnie zaatakują, ale zdobyłem jeden napój i poczekaj, co jeszcze, dla ciebie coś mam? Mam jednego buraka, co jeszcze to jest? I chemikalia. Ja biegnę do ciebie, przez chwilę jeszcze mam siłę, już... więc mogę. Ja mogę ci dać jedzenie, no. Gdybyś, zanim umrzesz. Nie wiem, czy jest sens, bo to się marnotrawi, jedzenie. Lepiej, żeby ty zażarł. Ja tam poczekam, aż się wiesz. Widzę, że gonią cię ostro.
Jo, ale udało mi się ich moją metodą idzie, do tyłu. Idzie następny, uważaj, idzie następny za tobą. Próbujemy go palnąć. Dobra, poszedł. Teraz tak, chcesz coś do jedzenia, do picia? Nie, ja poczekam aż umrę. Zabieraj. Czekam aż umrę i mi się tam ta farma ogarnie. Dobra, no ja coś tutaj... Dobra, muszę wracać, bo zaraz padnę, a nie chcę się potem biegać po ten plecak tak daleko. Słuchaj, gra jest ciekawa, fajna. Ma dużo eksploracji, ma też dużo, dużo... Wydaje mi się, że mapa jest duża, tylko nie wiem jak z mapą. No i fajnie jest to, że możesz wszystko podnieść praktycznie, albo zniszczyć i przenieść i zbudować, no nie, że masz... Że możesz w ogóle budynki zniszczyć, nie? No dokładnie, nie? To możesz jest ciekawe, je rozebrać nawet. Bo no właśnie rozebrać nawet, kawałku. Tak. Patrz, i wtedy ja miałem napis podnieść na tych roślinkach, a ja ich nie podniosłem, bo jeszcze czas nie upłynął do końca i patrz, i teraz dupa. I to jest faktycznie, to był moment wtedy, że trzeba było podnieść to jedzenie. No dobra, ale teraz będziemy wiedzieli. Włączyłem przełącznik do silnika, kochany. Jak ci się to udało? Ha, nie wiem, tak samo robiłem wtedy i nie działało, teraz zadziałało. No dobra, no, można użyć, ale na razie... Widzisz? Działa. Okej, to można... Super. Dobra, będzie można go wyłączyć i włączyć. Mam jeszcze więcej worków ziemi, więc mógłbym zrobić większą farmę. Dawaj, dawaj. Pytanie, czy my tutaj chcemy to robić, bo... No na początku żarcie na zapas i tak się przyda. Ja bym, ale to będzie... Na pewno tu będziemy, ponieważ tu mamy cały ten mechanizm. A wiesz, że to nie będzie rosło bez tej? Bez tego co oprysku, co zrobiłeś przedtem? Rośnie, bo cały rośnie, czas tylko widzę, wolniej. 7 godzin. Mhm. No, wolniej. Ja bym dawaj, bo... dawaj, stawiaj to i... Ale to będę musiał z wiaderkiem biegać tutaj. No to ja mam jedno gotowe. Ile masz tej ziemi? Ja mam 7. No to stawiaj wszystko, idę po wodę. No to szkoda wiesz. Trochę, bo w miejscu, gdzie byśmy się chcieli rozbudować tak naprawdę. No ale tu będziemy się chcieli rozbudować. W tym miejscu? No masz gotową, przecież tam pracownię, no dobra, z tego będziesz korzystał. Może masz rację. Dobrze. Już no się... po to nas tu ściągnęli chyba. Nie wykłócam się z tobą. Zobacz, przecież masz tam stację mechanika, masz tam w środku poszczególne urządzenia, poustawiamy je, to będzie nasza pierwsza baza, na pewno, to tam nie ma o czym gadać. Nie jest równo, ale trudno, dobra. Równo? Ja? U mnie tam byle jak jest, byle było. Zasiałeś coś? Dobra, leję. Dobrze, jeszcze coś tutaj leję. Zrobię dobra. Jakieś różnorakie rzeczy, więc jeszcze takie rzeczy. Kończy mi się żarło, ale chyba jeszcze zdążę wrócić. To ja mogę iść po z wodę. Wodą. Też jeszcze, bo ja mam tylko jedno wiadro, ty masz dwa, tak? Ja mam dwa. Mhm. No git. Dobra. No już za 6 godzin, czyli ze dwa razy jeszcze, nie, raz umrę i powinno być okej. Co ja zrobiłem? Ty jak jesteś odwodniony, to minus 2 od razu bierze. Nie minus 1 jak jesteś głodny. Okej, Szkoda, że to wiesz, jedno wiaderko tylko na jeden ten. Tak, na, to trochę nie halo. Dlatego mówię, bo to jest takie grindowanie bezsensowne. Ale wiesz co? Dobra, jak ty przyniesiesz, to będzie akurat. No ja już mam, dobra. Będą wszystkie podlane. O, ja no. Muszę zobaczyć, jak ty umierasz. A ja zaraz padnę. Uwaga. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. W gacie robi już. Długo jeszcze? Bo ja nie wiem, czy patrzeć. Raz, dwa, trzy. Tak. Ich trup. Nie no, w ogóle to śmiesznie wygląda. Rozkraczyłeś trochę nogi, siadłeś sobie, masz no gwiazdki. No właśnie widzę, tak oglądam się. Gwiazdki na dole. Wiesz co, nie będę się budził, dopóki się nie obrodzą nasze te. Po co? Aha, to wiesz co. To jest wszystko podlane, możesz biegać, a ja poczekam, bo aż się wszystko żarcie mi się zrobić, wydaje, tak że to już pewnie czas na kończenie odcinka, coś mi się wydaje. A, albo właśnie. No, to może tak także być. Także chyba zróbmy w ten sposób, że zakończymy ten odcinek. I... Ja z gwiazdkami nad głową. Tak. Dziękujemy wam bardzo, moi drodzy, za to, że oglądacie nas, że komentujecie, bo przecież to właśnie robicie. I z pewnością, no. I zapraszamy na kolejny odcinek. Pamiętajcie, każda środa u niedzielnego umie w piątek. Tak, umie go w piątek.
A ja będę czekał, aż się nam obrodzi marchewka, pomidorki i tak dalej. Dobra. Żeby można coś było podjeść i coś działać. Dobra, dzięki wam wielkie. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Trzymajcie się. Hej, hej.